my! STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Powiem tak, nie było to spotkanie, najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu po tym meczu inaugurującym. Oczekiwania w stosunku do zespołu z mojej strony były troszeczkę większe. Upalna pogoda sprzyja temu, żeby grać w piłkę. Niewiele się działo na boisku. Mieliśmy w pierwszej połowie więcej z gry, więcej przy piłce się utrzymywaliśmy, ale sytuacji klarownej gdzieś do strzelenia bramki właściwie nie było. O ile jeszcze od tyłu spokojnie piłkę rozgrywaliśmy, o tyle już na połowie przeciwnika czy przed polem karnym trzeba to robić zdecydowanie szybciej. Pogoń cofnęła się i właściwie czekała tylko na jakieś kontrataki próbujące wyprowadzać, ale generalnie musieliśmy się przebijać non-stop przez 10 zawodników. Akcje indywidualne, takie jak chociażby Bukaty w pierwszej połowie, to stwarzało gdzieś przewagę, wiążąc dwóch przeciwników, można było wybrać partnera i z kontratakiem jakimś wyjść, też właśnie po przechwycie i po szybkim kontrataku były takie, nie wiem, czy jedna, czy dwie sytuacje, że dobijaliśmy do bramki i mogliśmy piłki do bramki wepchnąć. W drugiej połowie z kolei Pogoń jakby zaczęła grać szybciej i zaczęli nam zagrażać. Tego, czego nie było w pierwszej, to w drugiej połowie już zaczęli sobie stwarzać sytuację pod naszą bramką, w naszym polu karnym i z tego poszła bramka, udało nam się wyrównać i notabene tak patrząc znowu na ten mecz, wróciliśmy do gry, dobrą okazję miał Sasza Żywec, Bukata, uderzenie gdzieś 16 metra. Wydawało się, że idziemy znowu po drugą tą zwycięską bramkę, ale no cóż, nadzieliśmy się na rzut rożny, błąd w kryciu. Przegrywamy na 90 minucie, boli to bardzo. Wczoraj Termalika straciła w podobnej sytuacji. Goma dzisiaj my mamy jeszcze sporo spotkań do rozegrania, ale trzeba wyciągnąć kolokwialnie wnioski z tego meczu, bo ogólnie rzecz ujmując, nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, szczególnie gdzieś w ofensywie. O ile jeszcze, mówię, utrzymywaliśmy się przy piłce i graliśmy na boki, rozgrywaliśmy do tych akcji takich penetrujących pole karne przeciwnika, czy szukających drogi do bramki, było bardzo niewiele. Mecz, można powiedzieć, że układał się według takiego scenariusza, jaki zakładaliśmy. Postanowiliśmy, biorąc różne rzeczy pod uwagę, dzisiaj zagrać taką troszeczkę wzmocnioną defensywą. Bardziej chciałem przećwiczyć w tym meczu grę w defensywną organizację gry na własnej połowie. Oglądając ostatni mecz Piasta i widząc, jak dobrze jest to zorganizowana drużyna również w ataku pozycyjnym, wydawało mi się to dobrą taktyką, dobrym sposobem, żeby przynajmniej w pierwszej fazie meczu neutralizować rywala, a otworzyć się w drugiej części. Też brałem pod uwagę warunki, jakie mamy, prawda, za oknami. I to też było wiadomo, że w miarę upływu czasu bardziej niż zazwyczaj tego miejsca na boisku się zrobi więcej i będzie można tutaj szukać jakichś szans na dogodne sytuacje bramkowe. Bardzo się cieszę i gratuluję swojej drużynie. Cieszę się z tego zwycięstwa. Cieszę się z tego, że drużyna utrzymała tą dyscyplinę taktyczną, też pokazała siłę charakteru, bo ta ostatnia bramka w 92 minucie to też jest taka trochę nagroda dla nas za tą taką determinację w tym meczu, jaką zawodnicy na pewno wykazali. Także w tym elemencie na pewno jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o charakter, jaki pokazali zawodnicy, jeżeli chodzi o determinację. Natomiast no, na pewno widać też, że mamy sporo pracy, sporo przed nami jeszcze do zrobienia, bo chcielibyśmy być docelowo taką drużyną, która przyjedzie do przeciwnika nam w meczu wyjazdowym, będziemy potrafili prowadzić grę, będziemy potrafili zdominować rywala. Dzisiaj podjąłem inną decyzję, ale nie znaczy tak, że każdy mecz wyjazdowy Pogoń tak będzie wyglądał. Cieszę się też z debiutu Darka Formeli i strzelonej bramki. To ważne, że miał tak dobry debiut, dobre wejście. Cieszę się z powrotu Adama Franczaka, także sporo jest takich optymistycznych akcentów na przyszłość. Także myślę, że ta gra Pogoni będzie coraz lepsza. Dziękuję.